Zaledwie kilka szkół wzięło udział w strajku nauczycielskim w Tarnowie. Zaplanowana na dziś ogólnopolska akcja była formą wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w oświacie. Pełnowymiarowy protest odbył się tylko w Zespole Szkół Plastycznych i Gimnazjum nr 4 i 11. Reszta placówek wywiesiła flagi na znak poparcia. Otwartego protestu jednak nie prowadzono. Przypomnijmy, że nauczyciele obawiają się zwolnień i niższych zarobków w związku ze zmianami, jakie czekają polskie szkolnictwo od września tego roku. Za nami kolejna edycja regionalnych mistrzostw U5 i Fal 4 pory roku w Koku. To konkurs na najbardziej kreatywną i oryginalną fryzurę oraz wyciskanie fal na mokro. Mamy dwie konkurencje. Konkurencja pierwsza to są cztery pory roku w Koku. Druga konkurencja to fale wyciskane na mokro, więc to już jest taka nasza tradycja. Muszę powiedzieć, że w tym roku nie mamy chłopców, same dziewczyny, więc będzie szał na głowie u wszystkich kobiet. Ocena będzie polegać na wyznaczeniu takich trzech priorytetów, mianowicie pomysłowość, estetykę wykonania i kreatywność tej fryzurze. Więc im bardziej kreatywna, im bardziej pomysłowa, to ma szansę na zdobycie jakiegoś miejsca. Młodzież ma możliwość się pochwalić efektami. Zresztą też jeździmy po innych konkursach i też mamy duże sukcesy, można by powiedzieć, bo zgarniamy czołowe miejsca. Mamy swoje pracownie, więc dzieci intensywnie ćwiczą, lubią ten zawód i chcą się zaprezentować. Jest to zawód, na który jest zapotrzebowanie. Był okres, że taki troszeczkę był wymierający, ale teraz jest taki boom fryzjerski. Mam taki pomysł, żeby zrobić motyla, bo temat jest taki, cztery pory roku, no to wybrałam motyla, no myślę, że coś z tego będzie. Wybrałam coś łatwiejszego, ale dopracować to do perfekcji. Nie jest to bardzo trudna fryzura, jest raczej taka prosta, ale efektowa. Dużo rzeczy też nie potrzebuję do niej, bo takie podstawowe rzeczy jak wsówki, gumki, wypełniacze, no i trochę ozdób, kwiatki i inne takie. Udało się zorganizować super imprezę. Z roku na rok jest coraz więcej uczestników ze szkół z całego regionu tarnowskiego. Tym razem jesteśmy współorganizatorem, nie głównym organizatorem jest Zespół Szkół Niepublicznych. Udostępniamy powierzchnię. Czwarta edycja konkursu fryzjerskiego, Tarnowska Wiosna Fryzjerska. Cieszymy się, że możemy gościć adeptów tej sztuki z całego subregionu, a właściwie całego województwa i cieszymy się, że możemy pomóc młodzieży w kształceniu zawodowym. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Niepublicznych i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Uczniowie szkoły podstawowej nr 18 imienia Jana Kochanowskiego w Tarnowie okazali się najlepsi w Małopolsce w finałach wojewódzkich turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. To największe rozgrywki piłkarskie dla dzieci w Polsce i Europie, w których do tej pory wzięło udział ponad 1,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. We wczorajszych finałach w Małopolsce młodzi tarnowianie walczyli dzielnie z rówieśnikami z całego województwa. W fazie grupowej pokonali szkołę podstawową Bolesław 5-1 oraz zremisowali ze szkołą podstawową nr 5 z Oświęcimia 0-0. Ich awans do fazy pucharowej wisiał na włosku. Przy odrobinie szczęścia uczniowie Kochanowskiego zameldowali się jednak w ćwierćfinale, gdzie po najtrudniejszym pojedynku w całym turnieju wygrali z drużyną Karol Wadowice 2-0. W półfinale tarnowianie pokonali 2-1 ekipę Halny Kamienica. W finale rozprawili się 3-1 z UKS-em Górnik Libiąż. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało ponad 320 tysięcy dziewcząt i chłopców z całej Polski. Mecze finałowe rozgrywane będą na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Już jutro Tarnowia Tarnów zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu z BKS-em Bochnia w ramach 18. kolejki 4. Ligi Grupy Małopolska Wschodnia. Piłkarze Tarnowi plasują się obecnie na 8. pozycji w tabeli z 20 punktami. Ekipa z Bochni jest na 6. miejscu i ma 24 oczka. Jako trener Tarnowi, grający trener, bardzo zapraszam sympatyków naszych na ciężki mecz do Bochni. Chciałbym, żeby było takie wsparcie jak w Gorlicach, gdzie mogliśmy na was kibiców liczyć, na 12 zawodnika i to na pewno nas poniosło i na ciężkim terenie wtedy wywalczyliśmy punkt. Jedziemy do Bochni i na pewno jako zawodnicy, jako trener liczę, że ten 12 zawodnik w roli kibiców będzie i zapunktujemy dalej. Liderem jest Barciczanka Barcice. 10. miejsce zajmuje Wolania Wola Rzędzińska. Początek meczu w Bochni o godzinie 17:00.